kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Dzisiaj będzie vlog z Karolą, bo przyjeżdża do nas Karolina i Emil. A ostatnio jak pytałam, co chcielibyście zobaczyć, to pisaliście, że właśnie filmy z Karolą, także dzisiaj spełnią wasze życzenie i będziemy nagrywać razem. Przed chwilą przyjechał do mnie kurier i przywiózł mi paczkę. Ja się domyślam, co w tej paczce jest, a mianowicie wydaje mi się, że to jest Healthy Box. Tak po kształcie poznaję. Więc otwieramy tutaj razem i sprawdzimy, co jest w środku. Tak, nie myliłam się, jest to Healthy Box. Więc zaraz tutaj otworzymy i będziemy oglądać zawartość. Czy jestem w piżamie, powiem wam, że niedawno wstałam, bo Wiktoria się wstała bardzo wcześnie, ale Daniel wziął ją na dół. Zacznijmy od lewej strony. Ekologiczna herbata, czarna, dobra kaloria, prażone pestki dyni, solone, super. Takie opakowanie 60 gram. Następnie mamy kasza gryczana biała z dynią, szpinakiem i słonecznikiem. I to mi się podoba bardzo. Powiem wam, że ja bardzo lubię takie kasze z nasionami. Właśnie ze szpinakiem jeszcze nie jadłam, więc będę miała okazję przetestować, więc super. I tutaj mamy... Już wam mówię, niech ja tutaj znajdę. 2 razy po 125 gram, czyli 250 gram w opakowaniu. Następny jest batonik, więc będziemy testować. Tutaj macie, co jest w tym batoniku. I otwieramy teraz tą folię bąbelkową. I sprawdzam, pewnie coś szklanego się znajduje tutaj. Co to będzie? Tahini. Powiem wam, że bardzo byłam ciekawa, bo widziałam różne przepisy właśnie z tahini i się zastanawiałam, czy to jest w ogóle dobre, więc super, będziemy sprawdzać. Gdzieś tutaj wam jeszcze też pokażę skład. O, tutaj macie skład, więc jeśli jesteście ciekawi, to możecie sobie zapauzować. Więc taka zawartość październikowego Healthy Boxa. Herbatę na pewno dzisiaj przetestujemy i zobaczymy, jak smakuje. Batonika oczywiście również. A teraz powiem wam szczerze, że muszę się trochę ogarnąć, przebrać, a raczej ubrać w piżamę i poodkurzać w pokoju, trochę posprzątać i będę schodziła na dół. Kto tak krzyczy? Jak widzicie, ja już jestem na dworze i jadę po małe zakupy, bo muszę zrobić sałatkę do obiadu. Także stwierdziłam, że zrobię to teraz, póki jeszcze nie ma Emila i Karoli. I właśnie wsiadam do auta, powiem wam, że jest strasznie zimno. Ja nałożyłam sobie kurtkę zimową, właśnie z tego powodu, że normalnie zamarzam. I powiem wam, że pogoda się bardzo, bardzo, bardzo zepsuła. Muszę się trochę podsunąć, ustawić. I jest naprawdę bardzo zimno. Ja się zastanawiam, czy butów zimowych sobie po prostu nie wyciągnąć, ale ja jestem zmarzluchem, także no, tutaj się nie ma co dziwić, bo mi jest zawsze zimno. I tak, jestem już w aucie, tak jak widzicie, i będę ruszała, mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę. Jak wrócę do domu, to będę szykowała obiad, tak żeby zrobić tak koło 14, żeby mieć wszystko po prostu naszykowane. Więc już chyba możemy jechać. I wyszłam już z Biedronki, pokażę wam taki mini food haul. Kupiłam kukurydzę, paluchy takie kukurydziane dla Wiktorii, śmietanę, paprykę, ananasa. Wczoraj też go kupowałam i był naprawdę przepyszny. I do tego właśnie kapustę pekińską na sałatkę. I tak jak wam mówiłam, szybkie zakupy, małe zrobione. Teraz mogę iść do domu i szykować obiadek. Sałatka do obiadu już zrobiona, teraz będę wstawiała ziemniaki i robiła kotlety. Zobaczcie, co robi moja mała Fruzia. Fasolka, co ty robisz? Czeszesz się? I piłeczkę czeszesz? A pomachasz? Zrobisz papa? Pięknie! Stęskniłaś się za widzami? Czeszesz piłeczkę, tak? Patrzcie, patrzcie szybko. Cześć! Cześć! Pomachaj! Pomachaj, Wiktoria!
A to Karola, moja piękna żona. Była dzisiaj u fryzjera. Ciebie nagrać. Jesteśmy właśnie w Imbryku z Karolą na randce i zamówiłyśmy sobie herbatę i ciastko lawe. Herbata już nam przyszła. Karolo, możesz się przywitać? Każdy bardzo chciał, żeby Karola ze mną nagrywała, także jest. Okej, przyszło już nasze zamówienie. Karolina wygląda troszeczkę ładniej. Zaraz przetestuję, spróbuję i powiem wam, jak smakuje. Możesz powiedzieć, czy dobry? To już nie. Teraz spróbam tylko lody. Ja spróbuję. Ciasteczko. Nie, ono nie jest takie lawa, taka typowa. Nie. Nie rozpływa się. Jest bardziej takie... Zapróbowałam. Jest dobre, ale słodkie mocno. My już jesteśmy w samochodzie i jedziemy jeszcze z Agą na małe zakupy. Pokażemy wam już, jak w sklepach zaczynają się świąteczne rzeczy. Typowo na Vlogmas przygotowujemy się i sklepy też się przygotowują na Vlogmas. Zachęcają nas do kupna jeszcze przed 1 listopada. Ale my się nie damy skusić. Prawda, Aga? Ja już kupiłam jedną rzecz, ale to do kalendarza adwentowego. No, to się nie liczy. Także jedziemy. A co mam wziąć? O proszę, świąteczne ozdoby, o których mowa była przed chwilą. Karola, co bierzesz? A, coś by się wybrało, może bombki na choinkę? Polecamy. Jeśli ktoś lubi wcześniej obchodzić święta, to śmiało, możecie przychodzić do Kika. Coś nawet co ty? Wiktoria, gdzie ty przyjechałaś? Gdzie cię ciocia przywiozła, co? Tam? Tam chciałaś? Ale masz włosy. O, Bobika. Co? Zmęczona. Jesteśmy już w domu. Przejedzone, wybawione. Pozjeżdżałyśmy na zjeżdżalni trochę. Pobawiłyśmy się. I idziemy zaraz spać. Także ten vlog dobiega końca. Nie wiem, ile będzie materiału. Może dokończę jutro. Już bez Karoli. Niestety. Także pa, pa. Pa.